Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kolejnego produktu z E-Naturalne. Jak wiecie, ja bardzo, bardzo lubię tą stronę, wiele kosmetyków od nich Wam pokazuję. I tutaj mam krem złuszczający, nawilżający z kwasem salicylowym i mocznikiem do stóp. Postanowiłam zainteresować się czymś do stóp. To co tutaj widzicie w tle to są reklamówki Home Menu, o których filmik Wam nagrywałam przed chwilą. Więc to nie jest mój butel, tylko to jest do nagrywek. I teraz tak, sorry, bo tak po prostu zobaczyłam w podglądzie, że to widać. Co Wam chcę powiedzieć o tym produkcie? To jest jeden z tych produktów, które musicie sobie zrobić same. To nie przychodzi Wam tak pięknie w pudełeczku jak jest i nie wygląda tak pięknie na początku jak wygląda. Trzeba niestety sobie samemu to zrobić. I teraz ja Wam nagrałam jeden taki filmik o tym jak zrobić tonik i mnie wręcz wyśmieliście, że co za filozofia, co ja Wam pokazuję jak zrobić tonik. Po czym wiele osób w tej chwili mi pisze, że one bały się same zrobić tego toniku, nie wiedziały jak sobie poradzą, nie kupowały tych produktów, bo twierdziły, że nie dadzą sobie rady, bo ten opis jest tam, że i właśnie wodne, i podgrzewanie, temperatury, mieszanie, że sobie nie dacie po prostu z tym rady. I po tych filmikach wiele osób naprawdę pisze mi, że super, że był ten filmik, że Wam dużo dał, że Wam pomógł. Ale wiele osób mnie wręcz wyśmiało, że nagrałam takie filmiki. Słuchajcie, jeśli Wy wiecie jak to zrobić, to super i chwała Wam za to, ale są osoby, które naprawdę nie wiedzą jak sobie poradzić z niektórymi rzeczami. Niekoniecznie każdy jest chemikiem, niekoniecznie każdy musi robić kosmetyki, a ja ten kanał prowadzę dla każdego, więc proszę zwróćcie uwagę na to, że mogą być osoby, które czegoś nie wiedzą i po to szukają, po to zaglądają na YouTube, żeby znaleźć te filmiki. Dlatego właśnie, przez to, że zostałam tak zniechęcona Waszymi opiniami, nie nagrałam jak zrobić ten krem. I żałuję, słuchajcie, bo to nie jest wcale łatwe, ale powiem Wam, jakie były trudności ze zrobieniem tego kremu. W tym kremie chyba były trzy fazy. Faza olejowa, faza wodna i na końcu był konserwant, jakiś tam chyba dodatek witaminy jakieś. I uzyskujemy coś takiego. Słuchajcie, mi się udało to uzyskać bezbłędnie, no ale słuchajcie, jestem tak, tutaj farmacja i chemia robi swoje, że potrafię, no szczególnie farmacja, że potrafię zrobić postać leku, maść, więc to dla mnie nie było problemem. Ale chcę Wam o czym opowiedzieć tak po prostu, żebyście się nie bały, nie bójcie się tego kupić, dacie radę to zrobić, obiecuję Wam, wierzcie mi na słowo, że ze spokojem sobie dacie radę, nie wiem, widzę, że chyba trochę zamazana jestem, ale zaraz w ogóle będzie padać, zmieniam temat. Dobra. Słuchajcie, tutaj macie fazę A, która jest, załóżmy, fazą wodną, fazę B, która jest fazą olejową. I tutaj największy problem tkwi właśnie w połączeniu tych faz. Obydwie fazy będziecie musieli sobie rozpuścić na łaźni wodnej, którą znowu będzie Wasz garnek. Podlinkuję Wam filmik do tego toniku, tam Wam pokażę, jak to wszystko zrobić, tą łaźnię i tak dalej. Czyli do jednej szklanki, jak nie macie zlewek, lejecie sobie to, tam macie tak, dostać taki woreczek i macie opisane, ten woreczek jest zamknięty i macie fazę A. I wszystko, co macie w tym woreczku, musicie wrzucić do jednej szklanki, w drugim macie woreczek faza B, wszystko, co macie w tej drugim woreczku, musicie wrzucić do drugiej szklaneczki, a dwie szklaneczki wkładacie do wody, do tej właśnie wodnej. Podgrzewacie to sobie, gdy Wam się to wszystko ładnie, wiecie, upłynni, wlewacie jedno do drugiego w odpowiedniej kolejności, tak jak tam jest podane na stronie. Słuchajcie, powiem Wam tak, tutaj musicie zrobić emulsję, tam macie emulgator, ja wiem, że teraz to co mówię, zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy z Was musi wiedzieć, co to jest emulsja, emulgator, jestem tego świadoma, także ze spokojem. Musicie tak jakby to wymieszać. Jeżeli chcecie to wymieszać łyżeczką, jakimś patyczkiem, nie dacie rady po prostu jakby stworzyć tej emulsji, żeby to wyglądało tak jak wygląda tu, tylko będziecie miały tak jakby wodę, po której pływa tłuszcz. Więc koniecznie do tego celu musicie użyć jakiegoś mieszadła. Ja użyłam do tego miksera, ale równie dobrze i fajnie sprawdza się takie mieszadełko do kawy, do spieniania mleka w kawie, takie wiecie, ręczne na baterie, takie bzzz. No wiecie co chodzi, taki spieniacz do mleka, super się w tym sprawdza, ale jeszcze lepiej sprawdza się mikser. Ja po prostu nałożyłam sobie jedną końcówkę tego miksera, włożyłam w ten pojemnik, bo fazy sobie później zmieszałam w tym pojemniku, włożyłam w ten pojemnik i to wszystko zmiksowałam na najmniejszych obrotach, żeby mi to nie wypłynęło. I słuchajcie, mam to chyba 3 tygodnie, ani jedna kropla wody mi się nie rozsiliła z tego, więc spokojnie, dajcie sobie radę. Tylko mówię, nie bierzcie się za mieszanie tego ręcznie. Musicie użyć jakiejś mechanicznej siły, typu mikser, blender, jak macie końcówkę taką, nie wiem, do trzepania, do mieszania. Coś, co Wam po prostu mechanicznie z dużą siłą, dużą prędkością to zmiesza. I tak, aż uzyskacie taką zestaloną bardziej masę, taką jednorodną, żeby to Wam się nie rozwarstwiało. Ach, gadam Wam 5 minut o tym, jak to zrobić, ale to jest ważne, bo to wygląda dosyć skomplikowanie i dlatego chciałam Wam powiedzieć. Teraz co o działaniu powiem Wam.
Przede wszystkim tutaj ma za zadanie to bardzo dobrze złuszczać naszą skórę i słuchajcie, skórę naprawdę mam w bardzo, bardzo fajnym stanie, taką mięciutką, teraz nawet sobie będę, wiecie, dotykała. Jest taka mięciutka, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. To Wam nie złuści skóry, tak jak te skarpetki złuszczające, które właśnie dzisiaj będę sobie robiła. Bo to Wam po prostu ma działać jako krem codziennie, to jest do codziennego użytku, będziecie to używały codziennie, ma po prostu dbać o tą Waszą skórę. Jeżeli macie bardzo, bardzo zniszczone, takie wysuszone stopy, to niestety no musicie najpierw to złuścić mechanicznie właśnie za pomocą albo tych skarpetek, albo mechanicznie za pomocą pumeksów, tarek i tak dalej i później sobie codziennie pielęgnować skórę tym. Ja robię te skarpetki złuszczające, ponieważ chcę zobaczyć, jaki jest ich efekt. To ze względu na YouTube, bo to nie powoduje tak, że Wam będzie skóra schodziła płatami czy coś. Nie. To jest taki standardowy krem do używania, ale skóra jest fantastycznie miękka, bo to jest mocznik w stężeniu 15%, więc to już jest takie naprawdę nawilżające jeszcze trochę, ale już bardziej złuszczające. Czyli i złuści, i nawilży, bardzo fajnie. Kwas salicylowy też będzie Wam złuszczał ten na skórę. Więc na lato teraz fantastycznie, tylko raczej radzę Wam to stosować na noc, ponieważ to ma, nie wiem co to miało w bazie, chyba masło shea albo olej, masło kakaowe. I jak w tym sobie posmarujecie stopy, to nie radzę Wam już wychodzić z łóżka, bo się zabijecie. Będziecie miały tak śliskie stopy, że kosmos, naprawdę. Ale przez to właśnie tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawilża stopy. Ale ja wyszłam, no i jak szybko wyszłam z tego łóżka, tak szybko do niego wróciłam, bo po prostu ma się bardzo śliskie stopy, chyba że założycie sobie skarpetki i wtedy możecie sobie wyjść. Także co, jeszcze naprawdę, jeżeli mogę powiedzieć, Cię polecam. Nie jest to najtańszy produkt, ale tego jest dużo i działa fantastycznie. To jest aż 100 gram, coś około 207 zł kosztuje. Ale jeśli chodzi o miękkość, o wygładzenie stóp, naprawdę jest fenomenalne. Serdecznie Wam polecam tutaj na lato. I dodatkowo, gdzie ja stosowałam ten, bo ja mam taki problem, że mi strasznie wrastają włoski na łydkach. Nieważne, czy ja robię depilatorem, czy ja robię maszynką, czy czymkolwiek depiluję sobie nogi, strasznie, strasznie wrastają mi włoski. Mam rogowacenie okołomyszkowe. Więc dosyć dużo problemów mam z tymi nogami. I w tych miejscach, gdzie mam te problemy, nakładam też to i problemy się skończyły. Słuchajcie, mocznik, kwas salicylowy, fantastycznie. Więc jeśli wrastają Wam włoski, macie właśnie okołomieszkowe takie zapalenie, takie zrogowacenie, to możecie sobie tym stosować i też gwarantuję Wam, że Wam pomoże. Mi tutaj w ogóle, no mam teraz piękne łydki, bez żadnych chrusteczek, bez żadnych czerwonych punkcików, bez żadnych rośniętych włosków, fantastyczne. Więc w tym celu chyba jeszcze bardziej Wam nawet polecam niż na stopy, chociaż no mówię, na stopy działa też fantastycznie, ale jeżeli macie takie problemy, jak Wam mówię właśnie, to kupcie sobie to i Wasze problemy się skończą, obiecuję Wam. Także dajcie znać, czy miałyście coś złuszczającego z e-naturalne. Następne linki do innych filmików z kosmetykami e-naturalne oczywiście będziecie miały na dole. I zapraszam Was do opinii na ten temat, czy używacie, albo jak sobie radzicie się z wrastającymi włoskami, z suchymi stopami, jakieś inne sposoby też oczywiście dajcie znać. Link do tego produktu też będzie na dole. Do zobaczenia, pa, pa!